Martwi mnie kontuzja Florysiaka. Był dużym wsparciem dla zespołu. Strzelił jedną bramkę w tym sezonie. Co prawda samobójczą, ale to był przypadek. Cześć. Pogadać chciałem z wami. O, Marcel. Dobrze, że jesteś. Otrzymaj. Zapamiętać. Wystawiać części Szymkowiaka na lewe skrzydło. Chwilę pogadamy? No. A co robimy? Zawsze byłem taki. Przecież ten dzierżawski jak kelner. Cała obrona gra jak kelnerzy. SKS Rokitno wygrała nie z moją drużyną, tylko ze stadem kelnerów. Posłuchać w końcu mnie możecie? Jak się urodziłem, to też jakiś inny byłem? Położna mnie zapomniała z sali porodowej zabrać? Urodziłeś się wymiarowy. Ważyłeś statystycznie. No tak, ale coś musiało być ze mną nie tak. Co nie tak? Skończyłeś podstawówkę, potem liceum. Co prawda bez czerwonego paska, no ale to do tego nikt się po tobie nie spodziewał. Nie masz reumatyzmu. Śpisz 8 godzin. Astmy nie masz. Jesz mięso. Zaszczepiony jest. Ale nikt mnie nie traktuje poważnie! Jak to? My cię traktujemy poważnie. Ty nawet nie wiesz, jak ja mam na drugie imię. A ty mnie nigdy nie chciałaś wziąć na bramkarza do drużyny piłkarskiej. A pompki robiłeś? Nie. No widzisz. Jesteś całkiem normalny. Wszystko jest z tobą dobrze. Jabłko sobie zjedz. Jesteś zupełnie normalny. Wszystko z tobą dobrze.
Hej, Andrzej. Hej, Andrzej. Andrzej!